Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wymysł Activi i dzisiaj chcę wam pokazać, jak wgrać nowe skocznie do Open Ski Jumping. Mianowicie wyszedł dodatek, jak szperałem w internecie na stronie ewintergames.pl, wyszły dodatki do Open Ski Jumping. I oczywiście tutaj mamy tutaj po prostu, jak pobrać takie skocznie. Musimy pobrać paczkę skoczni, którą będziecie mieli. No i trzeba jeszcze kliknąć jeszcze raz. I oto jest ta paczka. Dobra. Następnie musimy wejść w tą paczkę. Jeśli chcecie cokolwiek przerabiać, chcecie włożyć skocznie, to róbcie to co ja. Żeby plik JSON zadziałał, musicie użyć notatnika, którego macie wbudowanego w Windowsie 10, jak każdy. Tutaj mamy parametry skoczni i żeby zatwierdzić je i przerzucić, musimy po prostu zaznaczyć ten tutaj wzór. Musimy zaznaczyć te parametry, wszystko. Minimalizujemy okno, przechodzimy do naszego Open Ski Jumpinga, którego możecie sobie zainstalować ze strony ewintergames.pl. Wchodzimy sobie tutaj, naciskamy data, naciskamy streaming assets, przyciskamy hills i tutaj mamy plik konfiguracyjny do hillsów. I żeby dodać taką skocznię, to zobaczcie. Najpierw musimy zobaczyć, jak się kończy każde skocznie. Na początku mamy taki nawias klamrowy. Tutaj musimy po każdej skoczni postawić przecinek, tak? Bo jeśli nie postawić tego przecinka, to po prostu to nie zadziała i gra nam się całkowicie zwariuje. Tak więc idziemy na sam koniec. Przerzucamy Enterem. Wciskamy po prostu wklej i mamy właśnie. Jeśli chcielibyście dodać następną skocznię, to po prostu możecie zrobić też odstęp tutaj. To nie jest wymuszane, ale jeśli robicie w tym, bo to jest nawias zamykający plik konfiguracyjny, ten kwadratowy, po prostu stawiacie przecinek. No i możemy jeszcze wrzucić jedną skocznię z paku, czyli po prostu wciskamy jeszcze raz tą pakę i weźmiemy na przykład skocznię Innsbruck. Zaznaczamy po prostu to wszystko, wciskamy kopiuj, robimy w dalszym sposób, przejeżdżamy tutaj, robimy tak, dajemy tutaj backspace, tylko żeby było to jak najbardziej, no i jest już wrzucona skocznia. Stawiamy przecinek, zapisujemy zmiany i odpalamy grę i sprawdzamy efekty. Jeśli nie zadziała, to błąd jest pewnie w konfiguracyjnym pliku. Wciskamy Open Ski Jumping. Trochę się to ładuje, jesteśmy w grze. Po prostu zrobimy przykładowy kalendarz. Weźmy na przykład Słowek TV. O tak, save. Edytuj. Wybieramy jakichś zawodników. Weźmy tych austriackich, najbardziej odpowiadających. Klasyfikację byle jaką, napiszemy AWG. Na przykład wciskamy konkursy. Potem sprawdzamy i przechodzimy do naszych skoczni. Powinny wyświetlić się na samym dole, ponieważ ścieżka programowa była na dole. O! Mamy tutaj skocznie, tutaj są już wgrane przeze mnie, Bad Flyer 64,
Sajgangu, Tenhoińska Skocznia, Sarajewo i Innsbruck 128. Po prostu klikamy kogokolwiek jakieś te skocznie, zaznaczamy kwalifikacje. Oczywiście, jeśli tutaj nie muszę zapeszać. I dalej musimy po prostu przewinąć to i wrzucimy tego Innsbrucka. To my zaznaczymy po prostu VG na mattingu, bo skaczemy podczas ostatniego pucharu kontynentalnego. Po prostu zaznaczamy classification, wciskamy matting, robimy powrót, po prostu zagramy i zobaczymy, czy to się sprawdza. Zaznaczamy opcjonalnie 5 graczy, a nie, bo to coś mi to nie wyszło. Muszę zrobić zapis gry. Po prostu taki. Selectivity. I mamy Sarajewo, oczywiście. Zaraz zadziała. I mamy, proszę Państwa, skocznie w Sarajewie. K90. Skoczymy sobie na niej. Lecimy, lecimy, lecimy. No i ona troszeczkę inaczej wygląda. Widać, została dobrze odwzorowana. No i jeszcze przejdziemy do Innsbrucka, ale to już spróbujemy wszystkie skoki. Wszystkie, o. Teraz Wam pokażę skocznie. Czekajcie, zaraz dominiemy. Dobra, i teraz pokażę drugą skocznię, żeby potwierdził, że to działa. Jest Innsbruck 128. I leci po prostu skoczek. I mamy. I oto wgrywa się skocznie nowe do OpenSki Jumping. Tak więc żegnam się z Wami. Do następnego odcinka. Do widzenia.